15 maja rozpoczęto w centrum Warszawy budowę największej w kraju strefy kibica. Główna trybuna powstała błyskawicznie, ma blisko 1000 miejsc i rampę dla osób niepełnosprawnych. Kolejne konstrukcje powstawały równie szybko. Przedsięwzięcie ogromne. Strefa ma 12 hektarów, trzeba było postawić 6 stacji trafo, przeciągnąć około 12 km kabli elektrycznych, ustawić 6 telebimów, ten największy ma 147 metrów kwadratowych, ustawić scenę i 12 bram. W strefie postawiono również 4 z 16 syrenek, każda w barwach kraju biorącego udział w mistrzostwach. Zamiast miecza mają piłkę. Na tarczach i podestach zdjęcia kibiców nadesłane internetem z 16 krajów. Internauci dla strefy kibica wybrali syrenki w barwach Polski, Ukrainy, Grecji i Rosji. Obok 20 tysięcy metrów kwadratowych banerów okalających strefę, najtrudniej było zawiesić ten największy. To 33 piętro pałacu. Alpiniści przygotowywali się starannie do tej akcji. To naciągi zabezpieczające i napinające baner we właściwym położeniu. Wreszcie wielki plakat był gotowy do spuszczenia. Popatrzmy, jak specjaliści przez wiele godzin pracowali na wielkich wysokościach. Przyspieszyliśmy trochę rozwijanie wielkiego plakatu. I wreszcie zawisł. Strefa kibica na 100 tysięcy osób była gotowa do otwarcia. A w Teatrze Gulliver artystyczną inaugurację Euro przygotowano w Dniu Dziecka na tydzień przed mistrzostwami. Kochają futbol. Mówi się wtedy, że futbolowi kibicują. Spektakl Planeta Futbol Marka Zakosteleckiego opowiada o fenomenie piłki nożnej widzianej okiem przybyłego na Ziemię kosmity, który poznaje planetę i jej mieszkańców poprzez pryzmat futbolowych rozgrywek. Ponadto teatr przygotował piłkarskie konkursy i spotkania z autorami książek. Artystyczne Euro wystartowało w Gulliverze. Tuż przed Euro zakończyła się akcja Warszawa od kuchni, mająca na celu przedstawienie stołecznej gastronomii jako produktu turystycznego miasta. Laureaci otrzymali złoty widelec. Do jednej z nagrodzonych restauracji zajrzeliśmy od kuchni. Przygotowywano właśnie dwa dania, mięso i rybę. By zachować ich wyjątkowy smak, zamykano próżniowo, a następnie gotowano. A to specjalny aparat do wędzenia potraw. I efekty pracy. Jak się okazało, godne złotego widelca. www.um.warszawa.pl